Ania dobywa miecza. Za mało jest. Ten miecz jest prawie twojego wzrostu. No, brakuje może 10 cm. To jest miecz dwuręczny, podejrzewam. Kolejny etap naszego urlopu, naszej wycieczki urlopowej, to pewien zamek. Ale co to jest za zamek, to powiem wam za chwilę. Powiem tylko, że wystąpił w jednym filmie, przynajmniej w jednym, z tego co mi wiadomo. Jest to zamek, w którym przebywał jeden z moich ulubionych bohaterów książkowych. Słuchajcie, jesteśmy w Radzyniu Chełmińskim, przy zamku, który zagrał w filmie Pan Samochodzik i Templariusze. No nie mogłem sobie odmówić odwiedzin w tym zamku, ponieważ już, jak pewnie wiecie, kiedyś to już gdzieś mówiłem na jakimś filmie, jestem naprawdę wielkim fanem tej powieści Nienackiego, powieści czy książki Nienackiego o Panu Samochodziku. I tutaj według moim zdaniem był to najciekawszy moment całej tej serii książek, czyli Pan Samochodzik i Templariusze. Stoję właśnie przed wejściem do zamku i wchodzimy do środka. Po prawej stronie mamy kasę biletową z bardzo sympatycznym panem. I wchodzimy na zamek, czyli wchodzimy tutaj. Ale ogromne pomieszczenie. Powiem wam szczerze, że przechodzi mnie dreszcz, jak sobie pomyślę, że wybudowali to krzyżacy i przebywali tutaj w tym zamku. Dobra, słuchajcie, nie będę już nic mówił, po prostu wam to wszystko pokażę. Co to jest? Kamień? Nie. Kule. Prawdopodobnie kule do katapulty. Coś pięknego. A tutaj zobaczcie okienko, z którego było widać przedpole zamku. Pewnie strzelnicze jakieś. Albo jakieś strzelnicze dla łuczników. Chyba nie, bo jest tutaj jakaś ramka. Dobra. Słuchajcie, ja wam będę po prostu pokazywał. Wykuszę. O Jezu, jakie to jest ogromne. Słuchajcie, jakie to jest ogromne. Oczywiście. Oczywiście częściowo zamek jest zabezpieczony, bo tam u góry chyba zdaje się jest jakaś blacha czy coś takiego. No wiadomo, żeby się nie woda nie lała do środka, ale te kolumny, czad, po prostu czad. Dobra, idziemy dalej. Nie pójdziemy razem? Aha, bo no niestety Montek tam nie wejdzie do góry. Więc musimy tam wejść pojedynczo. Najpierw wejdzie Ania. Słyszeliście to? Jaka skrzynia! Ania też bardzo lubi starocie różnego rodzaju. Dobra. Włączę się, jak wejdę na górę. Dobra, słuchajcie, idę teraz ja na górę. Zobaczymy, co tam jest. To jest ta skrzynia, o której mówiła Ania. O Jezu. Co tu jest?
jest, tam jest jakieś przejście. Chyba. A może to był komin? Nie wiem. Jakieś przejście na pewno. Na pewno przejście. Moim zdaniem. No ale dobra, nie będę mówił, że na pewno. Zobaczcie tutaj. Spróbuję to wam przybliżyć. Przypuszczam, że oryginalny napis. A może nie. Nie wiem, co to jest nawet. Coś a la mapa. I skrzynia. Okno oczywiście. Super. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. A jeszcze tutaj zobaczmy, co tu jest. Napisy z 1903 roku. Jak widać, pisanie po murach nie narodziło się w XX wieku, tylko dużo wcześniej chyba. Dobra, idziemy dalej. Schodzimy na dół. Schodzę na dół i zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, po konsultacjach dowiedzieliśmy się, że miejsce, w którym jesteśmy, czyli to pomieszczenie, które przed chwilą widzieliście, to duże, to kaplica. To była kaplica Krzyżaków. Krzyżacka kaplica. Kurczę, znowu się dzisiaj powtarzam, ale to chyba dzisiaj jest wrażenie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Zawsze chciałem tu przyjechać. Nigdy nie było okazji. Teraz się udało. Idziemy dalej. Zapraszam Państwa na dziedziniec. Tutaj wszędzie śmiało będziecie mogli sobie spacerować, gdzie wam się uda wejść, to wasze, że tak powiem. Oczywiście nie chodzimy od razu po murach. Oczywiście, oczywiście, że tak. To trochę przesada. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to zapraszamy do zamkowych piwnic. Trzy piwnice są razem ze sobą połączone. Mamy tam salę muzealną, salę biesiadną, salę tortur. Jest tam mała zbrojownia, o której mówiłem. Także można wziąć miecz do ręki, jakiś topór. Jest również makieta zamku, jak zamek wyglądał w czasach swojej świetności. Czyli faktycznie były cztery narożne wieże, plus tutaj w tym miejscu piąta, wolno stojąca, tak zwany stołb, czyli ostatni punkt obrony. Rozumiem. Na wieżę, tymi schodami tu przy ścianie. Na balkon, po drodze są trzy cele pokutne. Będzie można zajrzeć przez kratę do sali rycerskiej i wtedy ostatnim wejściem już na obydwie wieże na sam szczyt. Na górę można wejść, tak? Tak. Okej. Okay. Tu jeszcze powiem, że na dole pod tym daszkiem znajdowała się zamkowa kostnica. Również można zejść i zajrzeć przez kratę. Okej. Okay. Także życzę miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Jak mogę. Tu w tej kaplicy, co żeśmy teraz byli, tam po schodkach do góry się wchodzi. Tak. I tam z prawej strony jest taka wylęgnia. Nad wyjściem u góry pani chodzi, czy? Po schodkach do góry. Tak. Do góry i potem jest do góry taki. U góry jest również wejście. Aha. U góry ogólnie widać, że to jest zakręcone do góry. U góry tak znajdował się zamkowy skarbiec. A jak miałam nosa. Tak, zamkowy skarbiec. Po bitwie pod Grunwaldem zostały tutaj zdeponowane kosztowności Ulricha von Hüngena. Podejrzewali, że po prostu pójdą najpierw na Marburg, przewieźli kosztowności tutaj, a jednak wojska ruszyły w tą stronę i tutaj nasz zamek został zdobyty 23 września. Kurczę. 1410, nie? Super informacja. Zdecydowali tutaj, licząc, że właśnie, że wszyscy pójdą tam. Na Marburga. Oni po prostu sobie obrali inną trasę i tak to wyszło. A co ze skarbem templariuszy? Zagadka, dokładnie. A działało, ten skarbiec działał na zasadzie takiej windy po prostu. Nie wiem, czy Państwo też widzieli, u góry były jeszcze takie cztery haki. Tak, było coś tam, no. Winda, tak, po prostu podciągano do góry windę. Można było wtedy wejść do zamkowego skarbca, zdeponować kosztowności i na tej zasadzie to działało po prostu. Windy nie ma, wejść tam nie można. No weź.
Wejść by się dało pewnie. Nie będziemy ryzykować. Ale niestety już nic tam nie ma, także... Jasne, dziękujemy bardzo. To idziemy w takim razie do zamkowych piwnic. No. Wchodzimy do zamkowych piwnic. Mieniuś pomalutku. Pomalutku. Nie biegnie, pomału idzie. Pomału. Aby się sturgasz. Całe szczęście dzisiaj jest chłodno, więc nie mamy problemu z mątkiem. Ciekawe, czy będzie tutaj coś widać. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć w ogóle. Oj, słuchajcie, no po prostu dreszcze mnie przechodzą, jak sobie pomyślę, że tutaj urzędowali rycerze zakonu krzyżackiego. O, jakie powietrze takie typowo piwniczne. Lichtarze. Wąskie okienka. Oj, coś przypuszczam, że to będzie bardzo chaotycznie pokazane z mojej strony. Oczywiście ławki nie są stare, ławki są całkiem nowoczesne, ale mamy tutaj na przykład tego typu eksponaty, czyli jakiś, to jest taki mały, nie wiem nawet jak to się nazywa, bo miecz to nie jest. Tutaj coś w rodzaju halabardy. Halabarda to chyba jest pika, o ile ja się nie mylę, jeżeli wiecie, jak te rzeczy się nazywają, to bardzo proszę, żebyście mi to napisali w komentarzu. Tu pewnie jakaś włócznia. I druga. No czat, po prostu czat. A tutaj mamy po prawej stronie chyba pokazaną rekonstrukcję sali, w której, nie wiem, jedzono może, być może. Tu mamy jakieś stare... Papier czerpany, pokazany. Słuchajcie, tutaj można wszystkiego dotykać, także jeżeli tu przyjedziecie, jak najbardziej możecie wszystkiego dotykać. Dokument nadania funkcji na sezon 2010. No, fajne. Zakonu rycerskiego, pióra. Tu mamy zrekonstruowany jakiś dokument pewnie. Jacek Borkowski. Borkowski. Przez Z. Tu mamy jakąś małą książeczkę. W środku również papier czerpany, a na papierze czerpany. Zwykły. A tu mamy jakąś mapę. Plan zamku. Ale nie ma miejsca ukrycia skarbu. Nie jest. Chyba. A może i jest. Coś jest. Okej. Okay. Idziemy teraz do następnej piwnicy. Tak jak powiedział pan przewodnik, są trzy piwnice, a tu mamy jeszcze dział chyba zielarstwa. Coś w rodzaju kominka, garnek. No, są jakieś zioła. Jakieś zioła. Tutaj też mi są jakieś zioła. Parkie wrzeciono, kołowrotek oczywiście. Tu jakieś krzesło. Maselnica. Tu mamy pojemniki. Zioło czarownicy. Czarny bez. O. I różne inne, o których nie mam w ogóle pojęcia. Czekaj, mówię. A nawet jakieś czaszki. Nie przeczytam. No po niemiecku coś jest na nim napisane, ale no jest tu dość ciemno niestety. No, ale to raczej chyba nie jest jakiś zabytek.
Ciekawostka. I nawet czaszka się znalazła. A tutaj mamy wypisanych wszystkich komturów, czyli rycerzy, którzy zarządzali zamkiem w Radzyniu Chełmińskim od 1251 roku do 1454 roku. Pieczęć. Hełmy. Ja pierdzielę, jakie to ciężkie jest. Stój, wątek. Ania wzięła do ręki kuszę. Ale ciężka jest. No ciężka, to jest lite drewno. Kupa metalu. Także jest co dźwigać. No, no nie no, bo nie może być. Inaczej byłaby to broń. Weź ten do ręki, tą kulkę. O, patrz. No, uważaj. Ja bym ci przyłożyła. No ładnie, ładnie. Czekaj, mam gdzieś. Słuchajcie, w tym muzeum człowiek się czuje jak dziecko w sklepie z zabawkami. Proszę bardzo, jaki topór. A trochę waży, nie? Nie więcej? No, myślę, że nie. Patrz na ten. No, tu mamy. Krzyżyk. Oj. Tępy. To bardziej ciężarem można by było zabić. Jakie tu masz urządzenie? Halabardy. No. Ciężkie to. Ciężkie, ciężkie. Pomyślcie sobie, jak mocni musieli być rycerze w tamtych czasach, żeby nosili taką broń. Tu mamy też taki toporek. Ja go wyjmę teraz. O. Taki toporek. No, powiedzmy waga dzisiejszej jakiejś tam siekiery. Ania dobywa miecza. Za mało jest. Ten miecz jest prawie twojego wzrostu. No, brakuje może 10 cm. To jest miecz dwuręczny, podejrzewam. Tak zwany miecz dwuręczny. Nie. Ale swoje waży. No, swoje waży. Weź ten. Weź. Teraz ja sprawdzę, zobaczę jak. Weź mi wyżej. Sprawdzę jak to. No, powiem szczerze, no trochę waży, ale. 4 do 5. Trzeba by było dwoma rękami. Jedną ręką nie ma szans, żeby to. A jeszcze utrzymać, tarcza? A jeszcze tarcza w drugiej ręce. Znaczy nie, przy mieczach dwuręcznych nie używało się tarczy. Nie? Ale no, machnąć takim mieczem, stoi. To naprawdę trzeba było mieć dużo siły. Tutaj jest pokazana budowa miecza. Typy hełmów. Zbroja i proporce. Tu mam jakąś dziurę w ścianie. Zobaczmy, co tam jest. Sala tortur. Jakieś łoże do naciągania prawdopodobnie. Tutaj wsadzało się delikwenta głową i rękami. Sznury przywiązywało się do rąk, do nóg, przepraszam, i się naciągało. No muszę przyznać, że tortury to mieli dość wymyślne. Tu jakiś fotel również do tortur. Tutaj jest ciemno, nie wiem czy będziecie cokolwiek widzieć, ale tu jest topór, albo to co z niego zostało. Topór katowski. Dyby. A z tej strony jeszcze jakiś przyrząd. Tu, patrz. Tu się wkładało delikwenta. Ania tutaj. No. Tu się wkładało delikwenta. Muszą siedzieć sztywno chyba. Tu są gwoździe jeszcze, więc. No mówię, bardzo wymyślne tortury musiały być. A tam masz krzesło z
A tu mamy. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie będzie tego pewnie widać, bo tu jest naprawdę bardzo ciemno. Ale wierzcie mi na słowo, fotel, na którym są szpikulce. No, jest nieostre niestety, bo jest za ciemno, ale są tutaj szpikulce. Ręce, głowa, plecy, tyłek. Wszystko po prostu. I stopy też. I stopy też. No, to jest to. Jakiś taburecik. A to do czego było? Chodź no. To właśnie nie wiem, do czego to było. Zaraz to rozpracuję. No, Ania powiedziała, że to rozpracuję, więc zaraz. Jakie to mokre. No, no to jest mokro, to jest wilgoć. Zobacz, jaki tu jest ten, jaka jest wilgoć na ścianie. Już wiem, co muszę dokupić do aparatu. Lampę. Ja myślę, że to był głową zwieszony i tu miał obciążnik na szyi. Też możliwe. Nie wiem, ja bym tego nie wymyślił. No ale... Jak widać. Tu mamy jakieś resztki jakiegoś Frankensteina. Nie, no to plastikowe, ale pewnie próbowali uciekać. Plastikowe. Tu mamy wyjście. Ale wracając do zamku, teraz pokażę wam makietę tego zamku. Tak wyglądał zamek razem z przyległościami, czyli od strony, której go widzieliście, przed wejściem do zamku, tam gdzie wejście do zamku, tu była fosa, ten plac, na którym stoimy w tej chwili, czyli parking, i tutaj mury obronne, oczywiście druga fosa. I od tyłu wyglądało to w ten sposób. No to popatrz, jak to wyglądało. To, co tu leży, to były słupy. Tak. I tu jeszcze to wszystko było... To były słupy, tak. Tu jest kawałek słupa granitowego, który stały na tych podstawach, które tutaj widać. To było wszystko do góry. Zobaczcie, jakie to jest potężne wszystko. Jakie to jest wszystko potężne. Na kawałek. Chodź, mam też już, jeszcze do góry. Chodź. Idziemy no. Na wieżę. Wiecie, po malutku. Pomalutku, remontek, jak zwykle, stój. Bardzo szybko. Stój. No, chodź. Kręte schody. No. Na wieżę. Znowu pewnie nie za wiele będzie widać. Chwilowo. Jesteśmy na balkonie. Co tutaj mamy? A, po prawej stronie zamek wybudowano na planie kwadratu z kwadratowym dziedzińcem po środku, z dwupiętrowym krużgankiem i zasobną wodę pitną studnią. Tutaj mamy widok na kaplicę, w której byliśmy na samym początku. A my idziemy teraz na prawą, na wieżę chyba z prawej strony, gdzieś tu Ania poszła. Nie wiem gdzie. Tutaj mamy jakieś drzwi. Co tam jest? Co tam jest? Patrz, jakie drzwi. No drzwi zarąbiste. Śmiem twierdzić, że być może oryginalne. Ale co tam jest? Zamknięte? Te są otwarte. Chyba można wejść obok. Aha, tu mamy jakieś sale. Ale patrz, jakie okucie wszystko. Złazie. Ja wejdę, zobaczę. Co tu jest? No zamek oczywiście już nowy. Ale no zamek nowy oczywiście. Góra. Są komnaty rycerskie. W tej chwili oczywiście tutaj... Nie da się wyjść, bo to są komnaty Bractwa Rycerskiego z Radzynia. Oczywiście zamknięte. Tutaj jest zamknięte.
No i tutaj na prawą wieżę i na lewą wieżę. Czyli tutaj, co, idziemy? Tam jest, tam jest wejście do tego. No, to jest super. Wchodzimy najpierw lewo, prawo? Wszystko jedno. Idziemy na wieżę. Nie, idziemy w prawo. Czemu w prawo? Za ułek. Za ułek. Czyli przypuszczam, że chyba tędy by trzeba było wejść. Ostatnie. Ostatnie? Tu też jest za ułek. Błaziłam. Dobra, to idziemy na wieżę tędy. Jesteśmy na krużganku. Droga na wieżę jest jeszcze długa. Idziemy wyższym krużgankiem. Trochę tu wieje. Jesteśmy wysoko, wieje. Powiem wam szczerze, nie przypuszczałem, że będziemy wchodzić tak wysoko. Myślałem, że tylko zwiedzimy dół. Nie wiedziałem, że będzie można wejść do góry. No ale fajnie. Ulala. Tak to tutaj wygląda, słuchajcie. Tak, mam później. Tu się kończy. Tu się kończą mury. Tak wygląda z góry dormitorium. Tam byliśmy przed chwilą. Ale idziemy jeszcze tam. Dobra, idziemy. Tu mamy widok przez okno zamkowe. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, nie wiem co z tego nagrania będzie. Nagrywam cały czas. Co się uda nagrać, to nagram. Co się nie uda, to nie nagram. A tutaj, o widzisz właśnie. Niestety z mątkiem dalej nie wejdziemy. Możemy wejść na drugą stronę. Ale do góry chyba wejdę sam. Idę zobaczyć, co jest u góry. Słuchajcie, jest ciemno jak diabli. Jeszcze kawał. Tu mamy znowu okienko. Widać nasz zestaw błękitny. Zaczyna padać deszcz. Dobra, idę jeszcze do góry. Idę na wieżę. Na samą górę spróbuję wejść. Nie jest to proste, bo schody są bardzo strome, ale muszę dać radę. Jeszcze do góry. O, chyba to już jest koniec. Tak, słuchajcie. Jestem na wieży. Tu jeszcze można wyjść, ale zaczął właśnie padać deszcz. Dobra, co mi tam? Niech pada. Szkoda tylko sprzętu. Ale leje strasznie. Dobra, słuchajcie, muszę się schować, bo leje jak diabli. No niestety. No trudno. Nie pokażę wam widoku z wieży, bo zaczęło mocno lać. Słuchajcie, wyłączam się i schodzę na dół, bo muszę się trzymać obiema rękami. Kończymy wizytę w Radzyniu Chełmińskim na zamku. A muszę wam powiedzieć, naprawdę robi cholerne wrażenie ten zamek. Robi wrażenie i to jest niesamowite. Historia jest niesamowita, naprawdę. Tyle lat stoi ten zamek na polskich ziemiach. To jest po prostu coś pięknego.
Dlatego, jeżeli będziecie w pobliżu, zapraszam Was do odwiedzenia zamku w Radzyniu Chełmińskim. To tutaj urzędowali rycerze Zakonu Krzyżackiego. To tutaj kręcono Pana Samochodzika, jeden z odcinków Pana Samochodzika. Ach, co tu dłużej, co tu więcej dodawać? Jak widzicie, z Radzynia przypędziła nas troszeczkę pogoda, ale nie mogliśmy sobie odmówić przyjazdu do oddalonego o 6 km od Radzynia Okonina, bo tutaj był kręcony również jeden z odcinków z Pana Samochodzika, a konkretnie w tym miejscu, w tym kościele kręcono wyjście Pana Samochodzika i Karen z kościoła, z podziemi kościoła. To tutaj, oczywiście to kiedyś wyglądało troszeczkę inaczej, ale stąd wychodził Pan Samochodzik. W tej chwili trwa nabożeństwo w kościele, więc na pewno nie będziemy do środka wchodzić. Aczkolwiek miejsce to chcieliśmy odwiedzić. Okonin, czyli kościół w Okoninie, grał w filmie Kortumowo, czyli Kortum, miejscowość Serce Twoje. Ktoś, kto ogląda Pana Samochodzika, na pewno wie, o co chodzi, a jeżeli ktoś nie oglądał Pana Samochodzika i nie czytał tej książki, to naprawdę polecam. Warto to przeczytać, bardzo fajne przygody. Oczywiście pewne rzeczy nie są już... Słuchajcie, czekajcie, muszę otworzyć ani auto, bo poszła z mątkiem już, bo... samochodu. O, dobra. Jeżeli ktoś nie czytał, polecam naprawdę przeczytać. Warto przeczytać, fajne przygody. Ja mam swoje lata, ale naprawdę do tej pory bardzo lubię to czytać. A za chwilę jedziemy dalej, jedziemy już na kemping docelowy w Grudziądzu i zobaczymy się już na kempingu.